Pasażerka to film z 1963 roku w reżyserii Andrzeja Munka. Film nietypowy, bo nie został przez reżysera ukończony, gdyż ten zginął w wypadku samochodowym w trakcie kręcenia do niego zdjęć, ale później materiał, który został już nakręcony i zdjęcia, które powstały, zmontował współpracownik Munka Witold Lesiewicz, też reżyser. Od razu mówię, że to jest cecha główna, która się rzuca w oczy, gdy ogląda się film. Film trwa około godziny. Tyle materiału udało się zmontować. I trzeba powiedzieć sobie jasno, że nawet z tego, co udało się posklejać Lesiewiczowi, powstało dzieło dla mnie wybitne. Ale to oczywiście przede wszystkim olbrzymia zasługa Munka, który po prostu był geniuszem. Zdarzają się tacy, w polskim kinie też. I Andrzej Munk bez najmniejszej wątpliwości do takich ludzi należał. Jakiego filmu nie wyreżyserował, jest to film co najmniej dobry. A przypominam, że mówimy tutaj o polskim reżyserze. Takie filmy jak Człowiek na torze czy Zezowate szczęście to już klasyka polskiej kinematografii. I kompletnie zasłużenie. Wracając do geniuszu Munka, o śmierci, która go spotkała w tak młodym wieku, to od razu przychodzą mi do głowy geniusze polskiego aktorstwa, którzy też odeszli bardzo młodo. Mam na myśli Zbigniewa Cybulskiego i Bogumiła Kobielę. Bogumił Kobiela zresztą zagrał w filmie Munka dla większości już legendarną postać Jana Piszczyka, wspomniany przed chwilą przeze mnie w filmie Zezowate szczęście. Jest coś w tym, że czasami jest się geniuszem w jakiejś dziedzinie, można szybko zejść z tego świata. No i te przypadki to pokazują. Ale już przechodząc stricte do filmu, jest to film psychologiczny, wojenny, tak właściwie nie tyle wojenny, co obozowy, bo dotyczy wydarzeń z Auschwitz, z Oświęcimia. Przedstawia on grę pomiędzy naczelniczką jednej z grup w kobiecych formacjach SS, a jej podopieczną, którą sama sobie wybiera. Ta naczelniczka ma na imię Liza, a podopieczną jest Marta. I cały film rozgrywa się z perspektywy Lizy o duszę Marty, gdyż widzi, że Marta jest zakochana w Tadeuszu, a Liza chce, aby Marta nie kierowała się takimi pobudkami jak miłość w warunkach tak dramatycznych jak wojna i obóz koncentracyjny. Chce mieć ją kompletnie na swój rozkaz, gdyż zobaczyła w niej, gdy wybierała swoją podopieczną, że reszta kobiet patrzyła jakby z nadzieją na to, że Liza wybierze akurat ją, a Marta patrzyła przed siebie kompletnie beznamiętnie. Jakby jej nie zależało na tym, na wszystkim dookoła. Pogodzona ze swoim losem. To, co teraz opisuję, to jeden czas rozgrywania się tej historii, bo drugim jest rejs statku, na którym już po wojnie znajduje się Liza i jej mąż Walter. Podczas gdy statek znajduje się w jednym z portów, do którego ma zawitać w drodze do celu swojego rejsu, na pokład wsiada kobieta, która przypomina Lizie właśnie Martę. I oczywiście wspomnienia natychmiast wracają. Mąż Lizy, Walter, nie zna jej przeszłości, więc ona na szybko opowiada swoją wersję mężowi, gdyż ten zauważa, że widok potencjalnie Marty na Lizie zrobił duże wrażenie i wprowadził zamieszanie w zachowaniu Lizy. I to jest najmocniejszy punkt tego filmu, gdyż nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście ta kobieta, którą widzi Liza, to Marta. Choć prawdopodobnie tak. Spotykają się całkowicie przypadkiem i pewnie już nie spotkają się nigdy więcej. Liza, tak jak już powiedziałem mężowi, najpierw opowiada jedną wersję wydarzeń z przeszłości, ale później opowiada, jakby już nam, widzom, drugą wersję, bardziej rozliczającą się, bliższą, wydaje się, prawdy, bliższą tego, co zdarzyło się w obozie, którą przechowuje tylko dla siebie. Więc mamy tutaj czysty film psychologiczny. Obóz jest tylko tłem, oczywiście traumatycznym, dramatycznym, ale tylko tłem. Uwaga koncentruje się praktycznie tylko na tej dwójce kobiet, czyli naczelniczce i więźniarce. Wszystkie, tak powiem, emocjonalne stany są tutaj przedstawiane przez Lizę, bo ona jest narratorką w czasie opisywania zdarzeń obozowych. Ale to nie jest ekspozycja, po prostu to jest off, który przedstawia sytuację ze swojego punktu widzenia. Klasyczna funkcja tego zabiegu. No ja jestem zauroczony tym filmem właśnie ze względu na to, że w tak krótkim czasie
No i tak naprawdę z kompletnie nieukończonego filmu potrafiono zmontować tak wartościowy obraz, który i trochę rozlicza się z życiem obozowym, z życiem w Auschwitz, ale też w dużej mierze pokazuje, jak pobyt w takich warunkach człowieka zmienia. Jak obie bohaterki podchodzą do tej swojej relacji obozowej później, gdy na chwilę się spotykają, na moment właściwie. Liza sama mówi, że ona nie traktowała swojej roli jako wielkiego kata, który jest bez serca i tak dalej. I że nie robiła tego z jakichś powodów ideologicznych, tylko po prostu według niej to była praca, którą dostała rozkaz wykonać. Nie była bardzo gorliwą nazistką, powiedzmy sobie szczerze. No i widz może w to uwierzyć lub nie, ale sądzę, że akurat motywacje Lizy do pełnienia tej funkcji są mniej ważne niż to, że walkę o duszę Marty przegrała i że chyba pozostaje jej tylko poczucie winy i uczucie porażki, że niby Liza górowała nad Martą we wszystkim, ale jednak ostatecznie to Marta zachowała więcej człowieczeństwa i okazała się idealistką w porównaniu do Lizy, która robiła to raczej z pobudek czysto koniunkturalnych, a może też chciała uciec z tego piekła przez awans wyżej do Berlina. To są przemyślenia odnośnie tego filmu i jest on, tak jak już powiedziałem, bardzo bogaty pod tym względem. Role tutaj są wybitne, bo i Aleksandra Śląska jako Liza rządzi i dzieli, Anna Ciepielewska w roli Marty niewiele jej ustępuje i bardzo dobry też jest Marek Walczewski jako Tadeusz, narzeczony Marty. I powiem tak, że bardzo podziwiam i bardzo się cieszę, że Marek Walczewski, świętej pamięci Marek Walczewski, grał u takich tuzów reżyserii jak Munk czy Szulkin. To pokazuje, że rola stępnia w 13 posterunku trafiła się nie byle komu. Bardzo, bardzo dobry aktor. To jest pierwszy film Munka omawiany tutaj przeze mnie, ale nie ostatni. Będą chyba wszystkie jego pełne metraże. Także potencjalnych fanów tego reżysera uspokajam, że wszystkie jego filmy tutaj się znajdą. Nie powinni się obawiać, że jakiś klasyk od tego reżysera pominę. Tego reżysera poleciłbym wszystkim, jeśli go nie widzieliście, do nadrobienia, bo każdy jego film to perła. Jak już powiedziałem, po prostu geniusz reżyserski, który nie ustępuje w ogóle największym polskim reżyserom w historii. Jest wśród nich. Jest z Wajdą, Pasem, Kawalerowiczem, Zanussim, Kieślowskim. Ta sama liga. To tyle dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.